Ale brzydki dom, taka bieda z nędzą. Tak mi ktoś ostatnio napisał pod jednym z moich odcinków. Niełatwo mnie obrazić i nie biorę do serca za bardzo tych negatywnych komentarzy, ale tym razem ku memu zaskoczeniu łzy popłynęły. Może dlatego, że po prostu nie możemy sobie obecnie finansowo pozwolić na nowszy dom. Nasz dom jest z lat 60., ma 60 lat. Może dlatego, że wkładam całe serce w ten dom, w jego utrzymanie, upiększanie i czynienie go domem, w którym domownicy mają piękne wspomnienia i w którym miłość króluje. A może miałam po prostu trudniejszy dzień. Tak czy siak, ten komentarz sprowokował pewne refleksje i zainspirował do nagrania tego filmu, który już od jakiegoś czasu był w mojej głowie. Nie wierzę, że jestem jedyną kobietą, która od czasu do czasu odczuwa frustrację nad swoim domem, nad jego stanem, a nad finansami. Nie wierzę, że każda kobieta mieszka w idealnym domu. No więc jak przezwyciężyć takie frustracje i cieszyć się tym, co mamy? Parę myśli. Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Przede wszystkim pomyślmy o milionach ludzi, którzy mieszkają w krajach, w których w ogóle takich domów, żadnych domów nie ma. Nadal są ludzie, którzy mieszkają w ziemiankach, w bardzo trudnych warunkach. Nie wspominając o ludziach na naszych własnych ulicach, którzy są bezdomnymi, którzy nie mają domów. Więc jeśli mamy jakiś dach nad głową, mieszkanie czy dom, to należymy do grupy uprzywilejowanych. I wstyd, gdy narzekamy. Jest taka przypowieść w Ewangelii, którą Jezus z nami się podzielił, o zarządzaniu i byciu zarządcą. W sumie jest parę. Wskazują one na to, że jesteśmy zarządcami tego, co mamy, relacyjnie i materialnie, niezależnie od tego, ile mamy, niezależnie od tego, ile nasz sąsiad ma. Jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie tym, co my mamy. W rozdziale 16 w Ewangelii Świętego Łukasza czytamy. Werset 10. Kto jest wierny w małych sprawach, będzie wierny również w wielkich. A kto jest nieuczciwy i niewierny w drobnych sprawach, będzie nieuczciwy i w dużych. I jeśli więc nie zarządzacie uczciwie dobrami materialnymi, kto wam powierzy prawdziwe dobra w niebie? Skoro nie potraficie rzetelnie gospodarować cudzym majątkiem, kto wam da coś na własność? I z kolei w drugiej przypowieści takiej, nie wiem, czy pamiętacie, co zarządca wyjechał i dał 3 monety jednemu słudze, 2 monety drugiemu słudze i 1 monetę trzeciemu słudze. Jak wrócił, to okazało się, że ten sługa, który dostał 3 monety, włożył te pieniądze do banku, czyli zainwestował i tak oto przyniósł 6 monet swojemu zarządcy po jego powrocie. Sługa, który dostał 2 monety, zrobił to samo. I sługa, który dostał 1 monetę, natomiast zakopał te pieniądze i potem jak już zarządca wrócił, to odkopał i przyniósł, dał mu z powrotem tą monetę. Przy tym jeszcze jakiś tam tekst taki puścił, typu, że wiedziałem, że jesteś... lubisz mieć żniwo, gdzie nie zasiałeś i że generalnie, że nie jesteś dobrym człowiekiem, więc tu, masz z powrotem swoją monetę. Co powiedział zarządca do każdego z nich? Do tych pierwszych, którzy przynieśli inwestycje czy wzrost, powiedział: dobra robota. Byłeś wierny w małym, postawię cię nad większym. A do tego trzeciego powiedział: precz, sługo leniwy. Oczywiście jest to moja skrócona wersja. Chodzi mi o tą prawdę, że jesteśmy powołani do zarządzania tym, co mamy. Mój dom
może nie być tak wspaniały jak dom sąsiada, ale jest to dom, który został mi dany, którym jestem ubłogosławiona i który muszę zarządzać najlepiej, jak umiem. Ta idea przedstawiona w tych przypowieściach pomaga mi w polubieniu mojego domu i cieszeniu się nim. Tak samo system Fly Lady, o którym skończyłam serię odcinków, system utrzymania domu, również pomaga mi w polubieniu i w zarządzaniu moim domem najlepiej, tak jak potrafię. Jeżeli temat zarządzania domem interesuje Cię, to polecam tą serię w linku powyżej albo na moim kanale. We cross over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. I to prowadzi mnie do kolejnego punktu, którym jest czysty dom. I jak czysty dom pomaga nam polubić ten dom. Może nie mam wspaniałych granitowych blatów w domu. Może nadal mam ciemne ściany w większości pomieszczeń, których nie znoszę tak naprawdę, ale tak, taki dom dostaliśmy i na razie nie możemy sobie pozwolić na odmalowanie tych części. Powoli, małymi kroczkami pracujemy nad tym. Może jest wiele innych rzeczy, może nie mam nowych szafek. Moje szafki są bardzo stare. Nie są to szafki IKEA-owe z tym wspaniałymi systemami, które bardzo ułatwiają życie. Są to stare szafki kuchenne. Ale będę dbała, żeby te blaty, moje laminatowe czy jakieś tam, żeby były najczystszymi blatami w sąsiedztwie. Będę wiernie sprzątała i zarządzała moim domem, żeby goście mogli iść do łazienki bez obawiania się, na czym siadają. Może na tych blatach również przygotuję domowe jedzenie z sercem, z przemyśleniem i z miłością. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Która pomoże nam w cieszeniu się naszym domem i polubieniu naszych niedoskonałych domów, to jest ulepszanie tego domu. Proces ulepszania czasem chciałoby się, żeby ten proces stał się jednorazowy, natychmiastowy. Zainwestowanie 100 tysięcy, zaproszenie ekipy i niech wyremontują. I jest to super sprawa, jeżeli Cię na to stać. Remont? Super. Jeżeli Cię nie stać na to, to małe kroczki w ulepszaniu domu. A nawet jest znacznie więcej rzeczy, które możemy zrobić na dziś. I to jest uczenie się o projektowaniu wnętrz i stylach, odnalezienie własnego stylu, który pasuje do danego domu i potem powolna praca nad tym stylem, nad wyodrębnianiem tych dobrych rzeczy w domu, nad wyodrębnianiem tych rzeczy, które kochamy w tym domu i praca nad tymi, których nie kochamy. Dobre, delikatne dekoracje, zapach domu, dbanie o to, co mam, second handy, utylizowanie
takich używanych portali online, na których można kupić różne dekoracyjne, meblowe rzeczy, a nawet, tak jak moja siostra, odnawianie starych mebli, co może prowadzić do niesamowitych efektów. Jest bardzo dużo takich kanałów też online, na których można się uczyć i zbierać inspiracje w odnawianiu mebli. Może moja siostra zacznie taki kanał, bo jej efekty są niesamowite. I wówczas budujemy kroczek po kroczku własny dom we własnym stylu. When it is freezing, I will keep you warm. I w końcu to prowadzi mnie do takiej ostatniej refleksji, która wydaje się oczywista, a jednak nie zawsze jest oczywista. To jest to, że dom to więcej niż budynek. To są ludzie, którzy w nim mieszkają, to są relacje tych ludzi. To jest atmosfera. Dom jest dla ludzi, nie ludzie dla domu. W języku angielskim są dwa słowa na jedno słowo polskie dom, co jest zaskakujące, bo zazwyczaj jest na odwrót. Home and house. House to jest budynek, dom. Home to jest to, co w środku tego budynku. To jest atmosfera, to jest ludzie, to są ludzie, to są relacje, to jest znacznie więcej niż budynek. It's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Jeżeli masz jakieś sugestie, jakieś myśli i pomysły, jak polubić swój dom, co możemy zrobić, co udoskonalić, żebyśmy przestały narzekać i cieszyły się tym, co mamy bardziej, to skomentuj pod spodem. Bardzo chętnie się zainspiruję. Mam nadzieję, że zachęciłam dzisiaj parę zniechęconych serc. Jeżeli chciałabyś pomóc mi w rozwijaniu tego kanału, to zachęcam do dzielenia się odcinkami i moim kanałem na mediach społecznościowych i wśród przyjaciół. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. It's all for you. It's all for you. It's all for you.